Zmiana o tym makaronie nie pojawia się w żadnej książce kucharskiej, a w żadnym utworze literackim, artykule prasowym ani filmie. Ziomuś, co ty robisz? Ty, no czytam sobie na temat carbonary, bo mam dzisiaj ochotę i bym zjadł. Widziałem tą twoją rolkę i jest całkiem pyszna, bym powiedział. Roleczka taka apetyczna ci wyszła. No i postanowiłem się doszkolić, słuchaj, bo ludzie mówią, że ja nic nie wiem, nic nie potrafię. Kupiłem sobie książkę, Italia na talerzu, siedzę na osiedlu i czytam. Wjechali ci na łeb? Wjechali mi na łeb. Masz ochotę na carbonary? Zawsze. No to bratku, ja myślę, że już trochę się dowiedziałem, także zapraszam. To szuramy. Dzień dobry, proszę Państwa. Tak jak zauważyliście pewnie po tytule tego filmu, dzisiaj przygotujemy carbonarę. Spróbuję odzwierciedlić carbonarę z Twojego przepisu, Szymonie, chociaż delikatnie ją udoskonalę, ponieważ uważam, że dałeś o jedno żółtko przynajmniej za mało. W moim przepisie użyjemy 4 jaj, w tym jedno całe i 3 żółtka, ale żeby nie było zbyt prosto, że pójdziemy do sklepu, kupimy wszystkie składniki i to przygotujemy później w domu, no to po pierwsze jesteśmy na naszym kochanym osiedlu, a po drugie, żeby nie było zbyt łatwo, przygotujemy sobie tą carbonarę od podstaw, czyli zaczniemy od przygotowania włoskiego makaronu. Zakupiłem, proszę Państwa, taką mąkę, caputo, pasta fresca. Jest to typowa mąka dedykowana do wyrobów makaronowych. Także jeśli chcecie, żeby Wasz makaron był stricte włoski, musicie oczywiście używać włoskich składników. To jest jakieś lokowanie? Nie. To nie jest żadne lokowanie, nikt mi za to nie zapłacił, już więcej nic nie mówię. Mąka typ 00. To tak potrzebuję... jak na pizzę? Nie. Jak nie? Na pizzę 0. A to jest 0 i 0? 0, 0, 2, 0, duo, duo 0. Okej. Okay. Oczywiście na początku musimy zważyć naszą mąkę. My użyjemy 300 gramów, a do tego na każde 100 gram mąki przypada jedno jajko. Także zaczynamy. Musimy odważyć sobie tutaj 300 gieta mąki. Właśnie problem jest taki, jak myślałem, że będzie. Delikatnie nam to zwiewa. 300 jest. Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się, w jaki sposób robi się makaron, ale jest to naprawdę bardzo proste. Bardzo proste. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Chyba z tego kraftowego makaronu nic nie będzie. Mamy 300 gramów naszej mąki już odważone, także wysypujemy to na blat. Oczywiście, jeśli macie mikser planetarny, możecie też go użyć i wszystkie składniki, czyli te dwa, które wymieniam, mąka i jajka, wrzucić do niego i to razem wymieszać. Drugim sposobem natomiast jest nie wysypywanie mąki na blat, tylko wrzucenie jajek od razu do miski. Ale my zrobimy to jak prawdziwi Włosi. I tutaj musimy zrobić sobie taką dziurkę. Wulkanik taki z tej mąki musi powstać. No i teraz nic prostszego, jak po prostu wbicie po każdym jajku na 100 gram. Mamy 300 gramów, więc użyjemy 3 jajek. Jajka oczywiście wiejskie, pyszne, od kurki zadowolonej. I wbijamy 3 jajco. Widzicie, mój wulkan jest tak uformowany, że żadne jajko nie wypływa. Dodatkowo niektórzy używają jeszcze szczypty soli, ewentualnie możecie dać łyżkę oliwy. Ja z tego, co widziałem, typowi Włosi nie używają, więc też tutaj z tego zrezygnujemy. No i teraz, proszę Państwa, co robię? Bełtam sobie jajeczka w tym wulkanie i delikatnie już podbieram mąkę. I tak musimy sobie to bełtać. No i tutaj hop. Podbieramy mączki. Robię to oczywiście pierwszy raz, także może nie wygląda to zbyt profesjonalnie, ale od czegoś trzeba w życiu zacząć. Jedziemy. Musimy tutaj jak najbardziej już uzyskać taką konsystencję jednolitego ciasta. I proszę bardzo, jak to się ładnie nam wszystko łączy, podbieramy sobie to widelczykiem na bieżąco. Oczywiście jak macie jakieś urządzenia, jakieś trzepaczki czy inne takie mieszadełka do ciasta, możecie tego używać. Widelec jest takim optymalnym narzędziem tutaj. Jak się podoba? Nie podoba? Czekam na razie. Pierwszy raz to widzę w ogóle na żywo. Nigdy makaronu, żebym nie robił sam. Ciekawe, czy to się uda się. Dobra, wjeżdżamy tutaj już z łapami, bo to nie ma co tym widelczykiem się za długo bawić. Musimy to dobrze wymieszać. Całą tą mąkę musimy zagnieść w te jajka. A wody się nie daje? Nie. Jeszcze ewentualnie, w ogóle żeby nadać koloru dla makaronu, dodaje się często kurkumy. Patrzyłem sobie na skład tych makaronów sklepowych i tam właśnie często jest dodawana kurkuma. Jednak my jej tutaj nie potrzebujemy, więc też jej nie dodajemy. Nasz makaron jest tylko dwuskładnikowy. No i ogólnie tutaj jest chwila zabawy. Takie wyrobienie ciasta zajmie Wam około 10 minut. Chłop z bloków przyszedł, pokazał, no, jak to się robi. No musi chodzić, non-stopem, wiesz.
Nieźle, nieźle. Nie no. Skądś tą mąkę wziął? A właśnie, z Allegro. Nie no, w ogóle nic się nie zmienia. Konsystencja, nic. Jedziesz, jedziesz. Szybsze ruchy. To się uda. Zobaczycie. Będzie przepyszne. Wczoraj dzwonił, że przeciera szybkę pod naklejkę. No i mamy to, proszę Państwa. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale jeśli obejrzycie cały odcinek, na pewno się dowiecie, jaki będzie finał tej sytuacji, ponieważ mamy pewne podejrzenia, że nasze ciasto jest zbyt suche po prostu. Nie wiem, czy to wina jajek, no bo wszędzie przepisy, które nawet sprawdzaliśmy teraz, mówią, że na 100 gramów mąki dajemy jedno jajko. I tak też zrobiliśmy. 300 gramów mąki, 3 jajca. No i ugniataliśmy to z pół godziny, nie? Z 25 minut to spokojnie, żeśmy to ugniatali. Ogólnie sztuka mówi o tym, żeby ciasto było sprężyste. No i rzeczywiście, jak nasze tutaj pouginamy, no to odbija. Zobaczymy. Owijamy nasze ciasto folią spożywczą i ono teraz będzie musiało odpoczywać około 30 minut, a my w tym czasie przygotujemy resztę składników do naszej przepysznej carbonary. Owijamy folią spożywczą ciasto. Hopsa. I odstawiamy, żeby sobie odpoczywało. Mamy tutaj oczywiście guanciale, świńskie podgardle. Musimy odciąć skórę, na której u nas, w naszym przypadku, są nawet włosy. Po odkrojeniu skóry z guanciale musimy je pokroić. Kroimy je na plasterki, ponieważ guanciale będziemy kroić w co? W słupki. Ja do swojego przepisu użyję około 200-250 gramów. Teraz musimy sobie to jakoś uformować. Jedziemy. Kroimy w takie paski. Do swojej carbonary możecie oczywiście użyć boczku. Oczywiście, że tak. My tutaj staramy się zachować włoską tradycję, włoski przepis. Także używamy guanciale. Takie słupecki. Ładne? Włoski bocek. Powiem Wam ciekawostkę, która tak naprawdę nie jest ciekawa. Byłem dzisiaj w sklepie włoskim po to guanciale. No i tam zakupiłem serek kozi. Wiesz ile na kilo? Ze 100 coś. 180 zł za kilogram. Ja tak go nie lubię. Za taką małą kosteczkę sera zapłaciłem 30 zł. Niesamowite ogólnie. To już guanciale jest tańsze, 90 zł. No ale taki kawał, nazwijmy to mięsa, a tak naprawdę samego tłuszczu, 90 zł za kilo. Też sporo, moim zdaniem. Bo to importowane, pan. No i dobra, mamy pokrojone, tak się to prezentuje. No i odpalamy gaz w naszej kuchence. W końcu gaz, bo ile można gotować na tej indukcji. Stawiamy naszą patelnię i kiedy patelnia delikatnie złapie ciepła, wrzucamy guanciale. I możemy sobie tutaj porozdzielać te kosteczki, żeby nie było żadnych zbitych elementów. Teraz będę wytapiał tłuszcz z naszego guanciale, dlatego mały ogień i powolutku wytapiamy. Musi sobie to naprawdę delikatnie pyrkać, bo chcemy uzyskać taką fajną skwareczkę bez żadnego tłuszczu. Zobaczcie, guanciale już nabrało kolorów, ile tłuszczu się z tego w ogóle wytopiło, ale jedziemy dalej na bardzo małym ogniu. No i nasze guanciale jest już pięknie przysmażone, wytopione z tłuszczu, także teraz musimy je ściągnąć. U mnie takie naczynko z ręcznikiem papierowym, no i ściągamy. Musimy to teraz sobie tutaj odsączyć, ale to się pięknie wytopiło, ale ogólnie stwierdziliśmy, że gorzej to pachnie niż polski boczun. Okej, nasze skwarki odcedzone i bardzo dużo tłuszczu z naszego guanciale się wytopiło, także musimy się pozbyć nadmiaru tego tłuszczu, ale delikatnie go zostawić, także myślę, że 80% tego tłuszczu musi zniknąć. Wylewamy. W międzyczasie, jak jeszcze oczekujemy na naszą kulkę ciasta, która sobie odpoczywa, zetrzemy ser i zrobimy tą pastę jajeczną. Do tego użyję Parmigiano Reggiano, ale to nie on będzie tutaj bazowym serem, ale dajmy go całkiem sporo. Zróbmy sobie tutaj mieszankę serową. Wydaje mi się, że Parmigiano Reggiano wystarczy, ale teraz przechodzimy do pecorino i trzemy. Ten już jest delikatnie miękciejszy. Dużo łatwiej się go ściera. Boże, jak ja kocham włoskie sery. No i tutaj zetrzemy sobie już go bardzo dużo. Trochę podjedliśmy sera, także nie taki cały trójkącik wjeżdża, ale wjedzie prawie cała kostka bez tych paru gryzów. Ile ja tam mogłem zjeść? Stogieta. Mamy starty ser, więc należy dodać jajka. W naszym przepisie używamy tylko jednego całego jajka. Reszta to będą żółtka. Pierwsze jajo.
I teraz same żółtka. Oddzielamy jajecko. Glutek. Pierwsze żółtko wylądowało. Drugie, a tak naprawdę trzecie żółtko wylądowało w misce. I czwarte żółtko. Wymieszamy sobie to teraz i zobaczymy, jaka konsystencja nam z tego powstanie. Dałem dużo sera, więc będziemy musieli dodać prawdopodobnie więcej. Nasza masa serowa jest zbyt gęsta, także dodajemy kolejne jajko. Piąte żółtko ląduje do masy serowej. Nasza masa jest dosyć gęsta, ale to nic, niestety nie mamy więcej jajek. Dodajemy teraz świeżo mielony pieprz. Nasza masa prezentuje się w następujący sposób. A tutaj jeszcze mamy tłuszcz w zanadrzu na patelni. Jeszcze będziemy przecież dodawać wody. Proszę, kula. Dziękuję. Mamy ciasto, które odpoczęło i rzeczywiście stało się delikatnie mięciutkie. Takie już przyjemne. Gniotek się po prostu z tego nam zrobił. Ale najpierw podsypmy sobie stół mąką. I teraz musimy otworzyć nasze zawiniątko. Tak się prezentuje nasze ciasto. No powiem Ci, całkiem przyjemne, eleganckie. No i dobra. Musimy sobie teraz je podzielić na mniejsze partie. Ja sobie to podzielę na 4. Mamy takie coś. Obsypujemy mąką. Ogólnie musimy teraz uformować taką kulę, ale musimy bardziej iść w prostokąt. Zobaczmy, czy to w ogóle pójdzie coś. Wałek się rozwala. Ciekawe. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Nie chcecie lasagne jednak, chłopaki? Ogólnie tutaj poświęcimy troszkę czasu na rozwałkowanie tego. Już wiem, dlaczego często ludzie używają maszynki do makaronu. No my chcieliśmy zrobić to tak kraftowo. Dłoniami. Podobno musi być tak cienkie, że aż prześwituje światło. No tak, tak, tak. Jest nieźle. Chyba z tego kraftowego makaronu nic nie będzie. Leć do sklepu, przynieś dobre szpaghetti i zjemy sobie chociaż coś. Ja no powiem Wam, że coś nie wyszło po prostu z tym makaronem. Może ta mąka nie jest odpowiednia. Było napisane, że jest to do właśnie takich, ale może to pasta freska gnocchi. Może to... No nie, no jest tu makaron narysowany normalnie. Coś jest nie tak. Może to mąka podrobiona. Słyszałem, że na Allegro przesypują, rozsypują i nie są to, wiesz, że to są przepakowane. No... Dobra, idę do sklepu. Zobaczcie, Mulan tu jeszcze walczy, bo mówi, że z tego coś jednak wyjdzie. Kurde, no jakbyśmy mieli maszynkę, na pewno byłoby łatwiej, ale no... prościej, ale... Zobacz, już zaczyna coś tam... Może? Słuchajcie, jeszcze chwilę powalczymy. Nastawiamy wodę na makaron. Troszkę to porozwałkowywaliśmy, nie jest idealnie, ale po prostu przegotujemy to i zobaczymy, czy rzeczywiście te proporcje może złe, może mąka zła, a może coś źle zrobiliśmy. Przegotujemy to, spróbujemy samego makaronu i podejmiemy decyzję. Najwyżej użyjemy gotowca. Water do garnka! Opa. No i dobrze, proszę Państwa, spróbujmy z tym makaronem jeszcze tu chwilę powalczyć, zobaczmy, co z tego wyjdzie. No i teraz trzeba to tak ponakładać i będziemy ciąć. Nie wyjdzie to taki długi makaron jak typowe spaghetti, no ale zobaczymy, może cokolwiek chociaż z tego wyjdzie. Kroimy, proszę zobaczyć, jak pięknie. Można to kroić równo, ale... Zobaczymy w ogóle, czy to wyjdzie coś z tego. Tak się prezentuje nasz makaronik. Mieszany jest tak naprawdę. Mamy trochę tutaj takich grubszych, cieńszych. No i zobaczmy. Woda akurat nam się zagotowała. I solimy, proszę Państwa. No i dobra, pan. Wielkopomna chwila. Czy to coś, że stoimy tu na osiedlu 2 godziny miało sens, czy nie? Wrzucamy. Trzymam kciuki, stary. Wierzę w ten makaron. Ja też. Nasz makaron tutaj się będzie gotował znacznie krócej, ponieważ tylko 2 minuty. No, znacząco krócej niż ten w paczkach. Dobra, dajmy mu zabulgotać. Ty, no normalnie wygląda jak sklepóweczka. No. Elegancko wygląda. No, co prawda nie ma tutaj w ogóle kształtu takiego makaronu do spaghetti, ale też wiedziałem to od początku, że taki nie będzie. Minęły 2 minuty, ale podtrzymamy go jeszcze chwilę. Spróbowałem, jeszcze chwilkę mu się przyda, ponieważ on nie był tak cienki, jak powinien być. No i wyławiamy nasz makaron po około tak naprawdę 4 minutach. No on jest dosyć gruby, także trzeba tutaj go troszkę dłużej podtrzymać. Ogólnie chyba już w tym momencie mogę się przyznać, że nie zaliczam do udanych challenge zrobienie tego makaronu, ale wydaje mi się, że musimy to zrobić ponownie, profesjonalnie. To się musi udać w końcu. Poproszę makaron. Oczywiście. Prawdziwy makaron. Proszę bardzo. Dziękuję. Ogólnie skorzystam z faktu, że już woda mi się tutaj gotuje. Także ugotujemy sobie też normalny makaron, klasyczny z paczki. Makaron spaghetti.
No i zrobimy sobie dwie carbonary. Przygotujemy jedną może z tego mojego makaronu, drugą z klasycznego sklepowego. Witam Państwa po krótkiej przerwie. Powiedzmy, że tego epizodu z makaronem nie było. Mamy zagotowany już tutaj klasyczny, taki ze sklepu, który każdy z nas może nabyć. Zagotowany, także tutaj podgrzałem ten tłuszcz, który został na naszej patelni. No i teraz musimy z garnka przerzucić na naszą patelnię cały makaron. Dobra, i teraz delikatnie podsmażamy nasz makaron na tym tłuszczu z guanciale wytopionym i dodajemy wodę z makaronu. Teraz tak, garnek z wodą, w której gotowaliśmy makaron, zostawiamy cały czas włączony. Na to ląduje nasza miska z pastą jajeczną, no i tutaj ląduje makaron. I teraz energicznie mieszamy. Mamy mocno serową bombę. Przyzdobiamy oczywiście bazylią, na to jeszcze serek, parmigiano reggiano, odrobina świeżo mielonego pieprzu, no i posypujemy naszym wysuszonym guanciale. Tak się prezentuje carbonara Wojka. Zapraszam na konsumpcję. Proszę bardzo, widelczyk, carbonara, coś o tym wiesz, ostatnio widziałem, dużo wyświetleń zrobiła twoja carbonara. Mocno serowa, od razu mówię, cheesy, twoja carbonara cheesy. Dobrze, dobrze. Zalepia? Mhm. Alan już zalepiony tam. Lepka, lepka. Mocno, co? A pokaż mi tej. Proszę bardzo. Z kociołka panoramiksa też. Nie wiem, czy ogólnie tu nie są zaburzone proporcje tego sera, ale totalnie mi to nie przeszkadza. Jest mega, mega, mega serowa. To nie jest... Nie da się przesadzić. Tam jaka fajna się robi carbonara. Co robisz? A jak? Bardzo ładnie odwzorowałeś mój przepis, bardzo dobra. Trochę więcej sera niż u ciebie. Dużo, dużo więcej sera. Ja robiłem tą, co ty w domu, ale tutaj no jak zwykle na filmie musi być coś inaczej. Bardzo dobra pan. Do carbonara często jest tak, że jak jest taka kleista, to wjeżdża na trzy kurcze bajcy, nie? Że ją wciągasz i nagle no tak jak no. U ciebie to już... No to ogólnie tej masy, znaczy tego sera, to jest pewnie na nie wiem, 6 porcji, nie? No. Ale jak najbardziej mi to nie przeszkadza. Tylko w tej chwili to już nie jest tanie danie. Tyle syra, wiesz. Ale to z biedoty się wywodzi, nie? Dobre, bardzo dobre. To by tak dalej, pan. No chodziło tu bardziej o zrobienie tego domowego makaronu, ale może tak. Inną razą spróbuję. Tak jak widzicie, opałaszowane chłopaki jeszcze z jednej wazy tam za kamerą podjadają. Dziękuję wam za oglądanie. Jeśli chcecie, zostawcie suba na tym kanale. Nie namawiam. Widzimy się w następnych materiałach. Mam nadzieję, że lepszych, że ten makaron kiedyś uda się odwzorować i rzeczywiście będzie taki, jaki powinien być. Wnioski. Mniej sera, jeśli lubicie taką mniej klejącą carbonarę. Ta, no. Jedyny wniosek na dzisiaj. A makaron, na pewno ktoś z was napisze, co było błędem. A w ogóle, czy opłaca się robić makaron? Jak jest... Makaron jest dosyć tani, nie? No tak, no ale wiesz, tak. No tak, ale ogólnie pewnie w większości się nie chce po prostu. Ogólnie, to już nie wiem. Idę, pa.